Przechodziłam i przez te tory przechodziłam tutaj, gdzie jest, już tam się zaczyna jak gdyby zielone wzgórza, bo tam jest takie przejście i tamtędy ja sobie na skróty szłam po ten chleb, wie pani, tam raz w miesiącu. I wtedy właśnie co tam w tym lasku, to też wtedy szłam po ten chleb, proszę panią. To też, wie pani, zobaczyłam przy torach, leży laleczka. Taka ładna lalka, taka, wie pani, golasek taki w ogóle i tak przykryty taką białą jakąś taką, dla mnie to szmatką, nie szmatką, pieluszeczką, no nie wiem. I ja tak podeszłam, wie pani, jak to dziecko, lalka, leży lalka, a dziecko lalka, ja nie mam lalek, wie pani, bo przecież wszystko to zostało w koszarach. Co nieco tam lalkę jedną, to żeśmy uratowali, przywieźliśmy na ten Gałosin. Ale lalka, no to jak tą lalkę nie wziąć? Proszę pani, ja tak podeszłam, dwa kroki zrobiłam. Ale tej lalki nie można wziąć, bo ona zmarznięta jest. Do ziemi przymarznięta. I wtedy ja tak bucikiem, wie pani, a tylko puk, puk. To było dzieciątko, to było niemowlę. To było niemowlę, to nie była lalka. I ja wtedy, wie pani, się zorientowałam, że to jest dziecko. Że to jest żydowskie dziecko, bo nie, tędy Żydzi wywożą właśnie do Treblinki Żydów, wywożą. Ja to skojarzyłam wtedy, że to jest właśnie dziecko, a nie lalka.